Siemanko. Dzień dobry, żelafi, żelafą. Ostatnio bardzo pozytywnie się odbił odcinek o Kalambura. Wiem, bo wiadomości dużo dostałem o Harry Potterze. Dzisiaj będzie to w czółko, o co tym chodzi, musisz to wytłumaczyć. Polega ta gra na tym, że macie na czole napisaną postać i między sobą zadajecie sobie pytania. Kim jesteście po prostu? Ale my tak ludzi nie znamy, ty. Ja znam, ja znam Stalonego i Van Damme, kurde. Ja znam Rutino Skorbina. I Halinę z Baumu. Dobra, zaczynamy. Pogarz, co masz? To masz łatwo. Ty też masz nietrudne ci zadawać. Czy moja postać jest fikcyjna? Nie. Czy moja postać też jest fikcyjna? Nie. A moja jest fikcyjna? Nie. Nie. Dobra, to wiemy. Czy to jest facet? Tak. Czy to facet? Nie. Czy to facet? Tak. No. Czy to sportowiec? Nie. Nie. Piosenkarz? Piosenkarka? Nie. A co ja to mam się zapytać? Nie wiem. No. Co to jest? Kto to jest? No ale to ciężko to zgadnięcie. No to pytaj się. No tak lub nie możemy odpowiadać. No dobrze, czy to jest sportowiec? Tak, tak. Ja mam sportowca na czole. Tak. Podobnej konstrukcji. O. No dawaj. Dobrze. A nie możesz powiedzieć. Możesz podpowiadać. Można podpowiadać? Nie. Tak i nie, tylko czy to youtuber? Tylko posługujemy. Nie. Tak. Nie. To jest coś na YouTubie. Nie. Nie? Nie. Czy to sportowiec, tak? Dobra, poczekaj. No a ty pytasz? No pytam, no. Młoda czy stara? Czy jest młoda? I tu jest ciężkie pytanie, no. Dla mnie jest stara. Dla was młoda. No dobra. No młoda. No, no nie taka młoda też. No młoda. No. Czy to jest sportowiec związany z boksem? Nie. Teraz ty. A czekaj, to nie jest sportowiec. Czy to postać z telewizji? Tak. O mnie czy to jest jakaś aktorka? Nie. Nie, aktorka nie. Postać z telewizji. Czy to jest, ten sportowiec jest związany ze sportami, z kulturystyką? Tak. To by dowiedział. Tak. Kurde, można łatwiejsze. Można łatwiejsze. No dobra, to ja... No tak, no najłatwiejsze. No to teraz muszę 45... Czy to jest jakaś youtuberka? Nie. Czyli teraz muszę raz zapytać, co, z telewizji? Czy to jest osoba młoda? Nie. Nie. Kurwa, to jest? Halina z Bałut. Udzielam odpowiedzi. Poczekaj, to teraz ja się Bałut pytam. Halina. A co ja się, poprzednie moje pytanie jakie było? Ja czy to jest sportowiec? Ja nie pamiętam. Nie. Jakie było moje kamerzysta? Jakie było moje poprzednie? Nie można udzielać takiej nie informacji. Nie ma odpowiedzi. O matko, to muszę się wrócić. Czekaj, o co ja się pytałem? No, że sportowiec to wiem? Ej, kulturysta, to wiem. Nie, powiedziałeś, że jest związany ze siłowymi sportami. Aha. Czy to jest kulturysta? Tak, tak. Dobra, następne pytanie już wiem, jakie będzie. Ja się pytam, wszystko wie. Teraz ja się pytam. No. Czy pracuje w telewizji? Tak. Tak. A teraz ja, czy to jest piosenka? Ej! Co? Podgląda. Nie widzę. Nie, bo... Nie wiadomo, czy on nie widzi. Nie. A jak chujowo nakleiłeś, to on widzi. Teraz filmuje, a później powie... Nie. Piosenkarka? Nie. Przecież to chłopie. Po chuj się pytasz, czy to jest piosenkarka, ja, to chłopie. Bo ja teraz mam kurwa dwa pytania na jedno odpowiedź. No, ale pytałeś się już wcześniej, czy to jest chłop. No to ci przypominam. To ci przypominam, no. Chłop ta i w telewizji robi? No tak się zdarza, że chłopy niektóre robią w telewizji. Na przykład tu masz. No wiem, ale myślę. Dobra, teraz ja się pytam. Ja teraz. Teraz ja. A, no dobra. No. Czy ta kobieta prowadzi jakiś program w telewizji? Tak. Dobra, czy teraz ja. Czy to jest polski kulturysta? Nie. Teraz ja. Czy ten gość prowadzi teraz jakiś program w telewizji? Tak. Tak. Teraz ty. Czy ta kobieta prowadzi program w TVN-ie? Chyba tak. Tak. Platforma TVN. Kurwa, my pracujemy w TVN. Ja myślę, że on wie, bo podgląda. Nie, jak... to się nie da się przeczytać. No. Tak. Tak, no to tak, jak, tu się, jak mi się zlewa. Czy, dobra, teraz ja mam pytanie. Czy ten gość prowadzi... Ale ja teraz mam pytanie. No to... Nie, no. Ja. No ja, to ja się... A, dobra. Ja teraz. No. Ja po Krzyśku jestem. No. Czy to jest Koleman? Nie. Nie. Teraz ja. Czy ten gość prowadzi jakieś turnieje? Nie. Nie. Kurwa, teraz ty. Kurwa, w TV, nie?
Czy to jest... Czy prowadzi Dzień Dobry TVN? Nie. To teraz ja. Ja to już no wiem, no to teraz ja muszę wymieniać kulturystów amerykańskich. No. Sam jestem amerykańskim kulturystą, ale... Ale oni mnie nie mogą w błąd wprowadzać. Nie. Kurwa. Jay Cutler. Nie. Mam na czole. Nie. Czekaj, teraz ja myślę. To jest aktor? Nie. To też nie ma. To nie jest aktor, kto to jest? Nie jest aktor. Bo w telewizji robi nie aktor, no to co? No to robi w telewizji. No to jak w telewizji robi, to prędzej będzie nie aktorem, tylko... Prowadzącym. Poczekaj, no teraz ja muszę... To aktorem, to. No to w telewizji też aktorzy są, no dobra, no nie wiem. No. Ja mam najgorzej, bo ja teraz muszę wymieniać wszystkich kulturystów i muszę trafić. Czy to jest jakaś aktorka z serialu? Nie. Teraz ja. Kurwa. Kogo ty mogłeś... Oberleutnant, kurde... Oberleutnant. Kulturysta. Arnold Schwarzenegger. Dobrze. Tak. Wygrałem! Tak? No, ale teraz to ja bym już właśnie... Nie, wy jeszcze gracie. Dziękuję. Wygrałem, dziękuję. No ale to już ma pół. To za kalaruchy, za kalambury, o drugie miejsce gracie. Gracie o drugie miejsce. Bez sensu, to już ma 1-0. Arnold Schwarzenegger! A ci powiedział. Czy ten gość prowadzi jakiś program w TVN-ie? Tak. Kurwa, ja na telewizji oglądam, to chujowie, że nie będę wiedział. No ja muszę się zapytać. Czekaj, no kurwa. Co, kto? Czy to jest Heiser? Poczekaj. Czy ta dziewczyna gra w reklamach? Tak, kobieta? Ja nie wiem tego. Tak. Gra w reklamach. Prowadzący w TVN jakiś, tak? No zadawaj konkretne pytanie, no już gościa. Czy gość coś ma wspólnego z Montalet? No celuj gościa. Nie. Nie. Montalet nie. 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 Obecnie nie. Teraz ty. Dobra, ja odpowiadam. Nie. Najpierw Krzysiek. Dobra, ja odpowiadam, wiem co to jest. Czekaj. Odpowiedział mi niepotrzebnie. Dziesięć sekund. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6. Zrobić wiadomości w tym paktu, w tej wojnie? Nie. Teraz ja. Ale ty też masz tak samo, masz proste jak i konwencję. To już nie odpowiadam. No. To jest jak wojewódzki. Tak. Trzecie. A ty miałeś być kogo? Rodzynka. Najtrudniejsze miałeś. Ogólnie zarodzenie. No też miał łatwe. No. Arnold Schwarzenegger. Congratulations. Arnold Schwarzenegger. W jakim programie teraz rozumiem? First place for me in this. Jest jakiś program. Rozenkowa na TVN 7. No Rozenkowa prowadzi te kobiety co oglądają. A to jest TVN 7. No to co? Ja się pytałem o TVN. No co to za TVN, czy 7 czy 8? Na pamiątkę zostaw, bo kiedyś te karteczki z tego konkursu to może będą bardzo dużo pieniędzy warte. No ale ona teraz nie prowadzi nic na TVN. Prowadzi. No o tych, te dziewuchy co pijane wysiadały. A na to nie jest na TVN 7? Słab? Wróciłeś do nałogu. 3 tygodnie nie paliłem i pękłem. Na TVN 7 tu leci, ty. Zostałem wprowadzony w łąd. TVN to TVN. No jak no TVN to TVN? Ale ja też wulwam. Ale na TVN nie też prowadzi, nie? Tą panią domu tam jakąś. No nie ma tego programu już dawno. No ale przewija się w TVN, nie? Ja nie, chyba nie mam telewizji. Ale początkowo na antenie TVN. No tak, ale ja się pytałem, czy teraz prowadzi. Czy prowadzi jakiś program. Nie ma takiej, nikt nie zna rozkładówki programowej TVN-u, tak wiesz, dokładnie. Zostałem po prostu wprowadzony w błąd. No dobra, wtedy jeszcze walczysz z TVN-em, ty. Ja mam tekst służby. No ale jak mam nie walczyć z TVN-em, jak ja się pytam, kurwa was o coś, wy mówicie tak, a tu wychodzisz, nie. A ja później siedzę i mówię tak, brzyzganie, szuli mnie, tanie. Ty, no ale to kurwa. TVN z tyle. No ale ile kosztuje kilo marchewki na targu? No ja nie wiem, kurwa, no to ale TVN. Ogólnie TVN. Tak, no ogólnie TVN. Krzysiu, no to ci powiedzieć. Turbo może. Ale patrz, jak mogłem ci odpowiedzieć na to pytanie? Twoje pytanie brzmi, czy ona pracuje w TVN-ie? No. A ja musiałem ci odpowiedzieć tak albo nie. Nie mogłem ci powiedzieć tak, ale w TVN-ie 7. Ale nie chodzi o to, no to ty, nie, ja się pytam, czy występuje w TVN-ie. No to ja ci powiedziałem, że tak. No i gdzie? No w TVN-ie 7 występuje. No kurwa, no w TVN-ie 7. No ale no to co ci miałem powiedzieć, że nie? Że nie, że w TVN-ie. No jak występuje w TVN-ie, no to miałem ci powiedzieć... Ja się nie pytałem, czy występuje w TVN 7. No ale pytaj się, czy w TVN-ie. No i nie. No ale to TVN to jest...
TV7 też, no. No ale no to teraz już wiesz, żeś w ogóle ale to tak samo rozgrzewaliśmy. No dobra, no to tak samo jakbyś się ciebie zapytali, czy pracujesz, czy dorabiasz państwo. No i co? No byś powiedział, że trzeba ci odpowiedzieć, że tak. No i co, co za prawda? No ale to był TVN7, no to co miałem ci powiedzieć? Trochę ale tak, no, trochę, no, nie? No to, no to już idąc tym tokiem, to ona nie pracuje w TVN-ie, tylko w grupie Discovery. Dobra, pozostawiamy, pozostawiamy rozwiązanie tej zagadki TVN7 i Rozenkowej wam w komentarzach. No i panią, tyle mogę na i ten panią temat Małgosi, jakby i pani Małgosia, jak będzie pani no nie, no bo dała. Słuchaj, no ciebie pytają, czy ty pracujesz w TVN-ie? Jesteś pracownikiem TTV TVN? Pracuje, bo ja nawet nie wiem, że TTV jest TVN-em. A mogę powiedzieć nie, też, że pracuję w TVN-ie, bo byłem w pytaniu na śniadanie. Byłem w projekcie Plaża TVN, to ja nie wiem już, gdzie pracuję. To jest grupa Discovery. Przy łopacie robię na pewno. A czy robię w Discovery, czy na różne programy, no. Dobra, czy w TTV, czy w KFC, dobra, czy w MPV, to mi lata komentarz. Druga runda, bo konflikt niestety się... No, jedziemy, dobra. Dobra. Zaczynamy od Krzyśka. Dobra, czy to jest prawdziwa osoba? Tak. Czy to, teraz ty. Czy to jest mężczyzna? Tak. U mnie jest mężczyzna. Czy to jest mężczyzna? Nie. Nie. Czy u mnie jest kobieta? Nie. Nie. Czy to jest aktor? Nie. Nie. Teraz ja. Czy jeżeli to jest kobieta? To jest... Czy to jest postać fikcyjna, czy prawdziwa? Prawdziwa. Prawdziwa. Nie. Taki nie odpowiadamy. Takie no, 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 to dobra, to zaliczone. Bo to prawdziwa, nieprawdziwa, to ta jak tak nie. No jedziesz. Czy to jest sportowiec? Nie, nie. Będzie awantura. Nie, no nie. Nie. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Jak się kurwa nie da? No, czy no jest sportowiec? No nie da się. No jak się nie da? No nie mogę się... No nie! Moim zdaniem tak. No teraz... No nie jest! No co ty? Z niego taki... Prędzej ja się zamienię w 50 centa niż on jest sportowiec. No co ty? No brał udział w jakichś... Zawodach brał. No to sportowiec? Nie. No tak, no tak. No tak. No ciężko odpowiedzieć. Ja tego... Ale no nie jest, no. Tutaj to pytanie sobie tak i nie zaznacz, bo to jest naprawdę. I tak i nie, ci powiedzieli. No i tak i nie, no to no, jesteś no, tam na jakimś tropie. Myślę, no jesteś w tropie. Dobra, teraz no. Kobieta urodziła. Telewizja? Ale co telewizja? Czy no pracujesz też nie pytanie. Czy pracuje w telewizji? Czy co? Czy pracuje w telewizji? Tak? Nie, nie. Nie, bo nie, nie, on nie pracuje. Ale nie pracowała? Nie pracuje. A pracowała? Nie. To zadasz następne pytanie. No. Nie. No, no właśnie. Jakiś pytań biedny, ty. No. Jaki kurwa kapelusz ty. Nie pracuje w telewizji. Kobieta. Postać prawdziwa. No tylko, że wiesz, nie pracuje. Dobra, teraz ja pytam. Tak. Młody czy stary? Czy to jest młody? Młody. 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 Znowu ten telefon. Dobra, no to chodzi teraz. No. Z koksowni dzwonili. Dostałem. No. Dobra, teraz ja, tak? No. Dobra, to ja miałem, że mężczyzna. Chuj wie, o co się zapytać. No pytaj, no. Pytałem się, czy to aktor, tak? Czy to jest sportowiec? Nie. Czy to jest youtuber? Nie. Teraz ja. No poczekaj. Nie. Czy to jest youtuber? Tak. Tak. Tak, youtuber. No nie? Tak, no. Teraz ja, czyli kobieta. Czy miała coś wspólnego z telewizją? Tak. Tak. Kiedyś, tak? Czyli to jest... Nie powiedzieliśmy, że kiedyś. Powiedzieliśmy tylko tak. Jakie historie to snuje. No bo kurwa. Była. W 69, jak jeszcze na świecie nie było. Czy ten ktoś walczył w MMA? Tak. Tak. No to masz tu już... masz już dobre do rozpiniania, no nie? No bo nie jest sportowcem, a walczył. Rozumiesz? No wiem, no. Dobra, u mnie. Piosenkarz? Nie. Nie. Ja nie zgadnę. Ciężko na trochę. Ty możesz nie zgadnąć tego. No dawaj. Na pewno nie zgadnę. Ty też masz proste. Ja mam proste? No. No. Czy jest pisarka? No ale pisarka w jakim stopniu znaczy? Czy książki pisze? To dojdzie do awantury dzisiaj. No tak, wiersze, książki. No to wiersze czy książki? No pisarka to pisarka, to czy zawód nie. Pisarka? Na to czy napisała? Co napisała? Na maszynie scenotypiska? Czy co napisała? Czy napisała jakąś, czy napisała jakiś tekst? Jaki kurwa gość! Opis na Instagramie, kurwa! Czy napisała
pisarka, czy napisałeś tekst? No i tekst, no kurwa, no nie wiem, jakąś, to nie wiem, wiersz, prozę, kurwa, no książkę jakąś. Czy napisała książkę? Dobra, przyjmij, że coś napisała tam. Coś napisała. Jakąś recenzję. Dobra, to teraz ja. Czy walczył na fejmie? Tak. No to ty masz tu już, ty masz najprościej. Dobra, poczekaj, ta, teraz ja, tak? No. No ja muszę dowiedzieć się, co to, z jakiej dziedziny jest ten chłopca, mam go na czole, no. Nie zadajesz jednego ważnego pytania. Dobra, to nawet nie podpowiadaj mu, no. No pytałem się, czy recenzję napisała na aktorku. Coś tam napisała, no nie koniecznie, poczekaj, kurwa, no nie aktor, nie sportowiec, nie aktor. Znana osoba? Znana. Tak, znana. Tak. Czy to jest Boksdel? Nie. Nie. Dobra. Czy osoba młoda jest? Tak. Tak, osoba młoda jest. Co teraz, ja? Czy ty? Tak, osoba jest młoda. Bo tego, jak piszę na tej grupie, mi się udziela teraz. Ser. Trza. Zgadywać dalej. Co teraz, ja czy ty? Ty. Czyli bonus? Tak, tak. No dobra, to teraz my, Tadziu, zostaliśmy. No ja to nie zgadzam. Bo... Ja nie zgadzam, nie? Ty nie zgadzasz, nie masz szans. Ty też nie zgadniesz. No ma proste, ty też masz proste. Tylko musisz odpowiednie pytanie. Teraz ja, tak? Czy ta osoba... Nie, to nie, to już było. Po Krzyśku to ja chyba jestem. No to dawaj. Nie, ty. Ty. No masz już fory, no. Czy ta osoba jest powszechnie lubiona? A jakie są numery Totolotka? No ja wiem, kto ją lubi, kto jej nie lubi. Zadawaj takie konkretne pytania. No tak. Czy to blondynka? Czy w nocy będzie ciemno? Czy to blondynka? Nie. Też chuj wie. Nie, no to nie. No nie, obecnie nie. Nie, nigdy nie ma. No nie. Dobra. Chyba. Czy to jest piosenkarz? Nie. Nie. Czy to jest piosenkarka? Nie. Kurwa, to się napisała na piosenkarka. To. Napisała tekst. Ale kurwa, to napisał. Ode do radości. To napisał facet. Ja nie wiem, jakie pytanie mam zadać. Kurwa, czarny. Czy ta osoba pracuje w telewizji? Nie. Nie. Czy ta osoba... To na pewno nie zgadnę. Czy ta osoba była znana z YouTube'a? Nie. A nie wiem, może... nie, raczej nie. Słynie z czego innego. To teraz ja. Znaczy YouTuberką nie jest, no, chyba. No nie. Nie. Kurwa, wszystko to... Czy to jest YouTuber, co mam na czole? Nie. Słynie nie z YouTube'a. No dobra, no pytaj dalej. To. Kurwa, nie mam co pytać, no czarna. No wszystko, no. Czy ja ją znam? Tak. Ale tak osobiście. To jest następne pytanie. No ja! Nie, nie znasz. No, co, no, nie wiem teraz co odpowiedzieć, bo kurwa, nie, bo zadaję dużo pytań. A to po jednym trzeba. Ja jej nie znam. Za cienki do niej jesteś. To by cię nie chciała oblać. Czyli jakaś ładna jest. O, to już mam pytanie. Poczekaj. Teraz ja, no. No ale ja to mam ciężko, no weź... No jak masz ciężko? Z telewizji gościu nie jest, kurwa. Z YouTube'a nie jest. Bo nie zadałeś, kurwa, jednego prostego pytania. Kluczowe pytanie musisz zadać. No kluczowe, no właśnie, no tu cały problem. Ale jest właśnie, który... Każdy z nas pytał to pytanie. Każdy no. Zadawał obrócił. Każdy obrócił, dobra. To jakaś ta podpowiedź. Realna postać? Nie. A to będzie jakaś postać z bajki. Dobra. Teraz ja pytam, znaczy... Nie, ja to mam nie do zgadnięcia. Czy to jest sportowiec? Tak. Tak. Czy to jest postać z filmu? Tak. O. Z filmu, to za ty. Kurwa, sportowiec, może kobieta. Jest to postać. Czarna. No dawaj. No, kurwa, poczekaj, myślę to może. Czy to z MMA? Nie. Czy to jest serial, czy film? My możemy tylko tak, albo nie. No to, aha. Czy to jest serial? Nie. Serial czy seria? Serial. Serial nie. Sportowiec. Sportowiec nie MMA. Czy to sporty zimowe? Nie, sporty wiosenne. No kurwa, no chodzi o sporty narciarskie. No, nie. Czy to sporty zimowe? Ale nie, zimowe. Bo myślałem, że jest syna Kowalczyk. Nie. Sporty zimowe. Syna Kowalczyk nie jest czarna.
Dobra, teraz ja. Jest. Czy... Sporty zimowe nie. Ale poczekaj. Sport. Teren. Nie wiem, co mam się zapytać. Młoda, sportowa. Bo się pytałem o seriale, tak? Ja się pytałem, czy to serialu jest? Tak, no. A czy to jest film, postać filmowa? Tak, tak. Teraz ja. Czy to jest tenisistka? Nie. Kurwa, to kto? Ja nie wiem, co to może być. Radwańska nie. Czy... To teraz ty pytasz, tak? Nie, ty. Czy dobrze zbudowany? Nie. Nie. Józef Kowalczyk nie. Czy to jest polski sportowiec? Tak. Kurwa, to kto to może być? No? MMA, nie? Kurwa. No dawaj, mam spytać. Ta. Młoda, mówicie, że młoda jest. No ja to nie zgadzę, no to ja bym człowieku, ja bym teraz musiał aktorów wszystkich wymieniać, chudych aktorów wszystkich. Młoda jest, tak? To byś... Pomyśl. Młoda jest. No dawaj, ja mam pytanie. Czy to jest... Z filmu. Młoda, młody sportowiec. Czy to jest Drozda? Nie. Drozda nie grał w filmach. Nie, nie grał tam w jakimś... Fikcyjną. Fikcyjna postać. Przedrozda... A, to jest fikcyjna, to sobie mam na czole, tak? Już się pytałem. Przecież się pytałeś o to. Ale już nie pamiętam o tyle tych pytań. Kurwa, no. Sportowiec. Czy ta osoba była na olimpiadzie? Nie. Ja wiem chyba, co mam na czole. Kurwa, masz. Czy to jest Harry Potter? Kurwa, ja wiedziałem! Ci kurwa, co to nie? Kurwa... Anna Lewandowska. Nie, znam tego w życiu. Harry Potter! Był suchy jak gnat. Harry Potter and Arnold Schwarzenegger. Kutasa narysuje. To, widzimy się w następnym odcinku. A następny odcinek będzie niezwykle emocjonujący. I dużo, ponieważ... dużo strong ekipa. Strong ekipa życzy wam dużo zdrowia przede wszystkim. Pamiętajcie, żeby to zrobić z kanałem. Tak, jak zacznę słyszeć, to idę na siłownię, będę ćwiczył. Kevin Lewron is back. I wszystkie trzymaj, bo to... Powróciłeś do nałogu, ja tam muszę poruszyć. Ale walczę, cały czas walczę. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, pamiętaj. Dobra, siemanko.